Cześć wszystkim, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławek, a ja Mikołaj. I przychodzimy do Was w nowym kadrze. Jak zapewne widzicie, książki z tyłu zniknęły, ponieważ zostały przeniesione do biblioteczki, którą aktualnie remontujemy na dole. Już poustawialiśmy wszystkie woluminy na regale, ale niestety musicie się uzbroić w cierpliwość. Sami jeszcze nie mamy gotowego pokoju. Czekamy na przykład na dostawę kanapy, szukamy jeszcze dekoracji. Także film o biblioteczce na pewno się pojawi, a przynajmniej taki, w którym ją pokażemy, ale to na razie... Jeszcze w swoim czasie. Tak. A my przechodzimy dzisiaj z pierwszym tagiem na naszym kanale, a nosi on tytuł Roślinny tag. Wzięliśmy ten pomysł od dziewczyn z kanału Tu Czytam i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Każde pytanie, które one wymyśliły, jest zatytułowane jakby jakąś nazwą rośliny, jakąś rośliną i my będziemy odpowiadać na te pytania. One głównie dotyczą książek, w sumie tak, tylko. Tylko książek i każdy ma z nas po 10 książek, więc myślę, że na pewno każdy coś dla siebie znajdzie, jakiś fajny tytuł. No to myślę, że możemy przejść już do pierwszego pytania. Przeczytaj tytuł i jak brzmi pytanie. Tak, pytanie numer 1. No, już koniec. Dobra. Po krótkiej naradzie ustaliliśmy, że to jednak ja będę czytał nazwy pytań. A ja chyba nie dam rady. O, ja pewnie też sobie gdzieś połamię język w trakcie. Pytanie numer 1. Zamio Kulkas. Książka, w której bohater jest lub udaje macho. I teraz zaczniemy ode mnie. Właściwie to jest książka, którą przy wybieraniu naszych pozycji razem ustaliliśmy, że nada się idealnie. I chodzi tutaj o bohatera Alexa z Red, White and Royal Blue od Casey McQuiston. No myślę, że Alex idealnie się wpasuje w tą kategorię. Ponieważ przez naprawdę początek książki, tam nie pamiętam do kiedy dokładnie, był po prostu taki właśnie macho, myślał, że jest takim najlepszy. Był taki narcystyczny, zapatrzony tak? w siebie. Też ze względu właśnie na swoją, myślę, że posadę, ponieważ był, właściwie jest pierwszym synem Ameryki i myślę, że też właśnie dlatego tak o sobie myślał. Więc jeśli chodzi o pierwszą kategorię, to chyba nie było większego problemu, żeby wybrać. Na pewno też swoje zdanie o sobie opierał na tym, co pisały o nim tabloidy, bo określały go jako najlepszą partię w kraju i chyba trochę przywykł do tego przydomka. Także osoby, które czytały tą książkę, myślę, że takie skojarzenia też się wysuną. Mhm. To, że razem zgadzamy się z tym przykładem, to nie znaczy, że ja nie mam swoich tytułów, bo ja uważam, że na macho pozował Jasper z serii Szóstka Wron od Leigh Bardugo. To był chłopak bardzo odważny, wręcz szalony, był świetnym strzelcem, ale też pozował właśnie na takiego macho Lovelasa, chociaż myślę, że przy bliższym poznaniu to wrażenie mogłoby się zatrzeć. No i przechodzimy do pytania. Numer 2. Tak? Czyli Papirus. Książka, w której ważną rolę odgrywa woda. I u mnie to jest Zapisane w wodzie od Polly Hawkins. W ogóle sama okładka i już tytuł mówi nam, że co ma coś wspólnego z wodą. Oczywiście w treści także ona jest ważna, ponieważ cała akcja, ja ją bardzo dawno czytałem, więc też nie pamiętam wszystkiego dokładnie, ale wiem, że cała akcja dotyczy jakiegoś małego miasteczka, w którym właśnie jest takie znane topielisko, to jest tak dokładnie taki zalew. To topielisko jest owiane tajemnicą i jest źródłem wielu plotek w mieście, a główna bohaterka przyjeżdża do tego miasteczka, ponieważ jej siostra skoczyła z klifu właśnie do wody i tak naprawdę musi rozwiązać całą zagadkę, co tak naprawdę się wydarzyło. Więc myślę, że to jest książka, która sprawdziła się w tej kategorii bardzo dobrze, ze względu właśnie na treść, jak i okładkę i nazwę. Chyba już uzasadniłeś swój wybór. Mój padł na Dziewczynę z kabiny numer 10 od Ruth Ware. Cała akcja tego kryminału z elementami thrilleru dzieje się na takim małym statku wycieczkowym, bardzo luksusowym i akurat w ten rejs płynie młoda dziennikarka, aby go opisać, ponieważ właśnie na tym statku równocześnie mają się znaleźć różne osobistości ze świata biznesu, trochę sław i podczas bodajże pierwszej nocy młoda kobieta słyszy, jak ktoś wypada za burtę, jak ktoś skacze za burtę, albo ktoś zostaje wyrzucany za burtę. To akurat nie jest powiedziane, ale słyszy taki plusk ciała w wodzie. No i stara się rozwiązać, co tak naprawdę się stało, zwłaszcza, że na statku nikogo nie brakuje. Także jest to dosyć ciekawe i zdecydowanie krąży wokół wody. Zresztą głównie dzieje się już na morzu albo jakimś innym tego typu zbiorniku. Dobra. W takim razie pytanie trzecie.
Monstera, książka z dziurami fabularnymi. Ja wybrałem Fobię od Sary Epstein. Już mówiłam o tej książce na kanale, ale żeby uzasadnić swój wybór, to powiem, że książka nie miała tak bardzo jakichś dużo luk fabularnych, dziur w trakcie i myślę, że to jest... Ciężko mi w ogóle znaleźć taką książkę, ale jeśli chodzi o finał i w ogóle całe zakończenie historii, to mam wrażenie, że autorka poszła taką trochę najkrótszą drogą, najprostszą właściwie. Nie było to jakieś takie misternie złożone, takie po prostu proste. Mi się też wydaje, że to jakby książka była trochę takiego niższego poziomu, więc też zakończenie takie było. Czasami wydawało mi się, że jest lekko naciągane, więc myślę, że dlatego dałem tą książkę w tej kategorii. Mi w sumie też to pytanie sprawiło chyba najwięcej problemu, ale wybrałem Lot 202 od Remigiusza Mroza. W sumie jestem dosyć świeżo po przeczytaniu, zresztą pewnie w ostatnim odcinku trochę słyszeliście o tej książce i jak wiecie, jedna linia fabularna zdecydowanie mnie się nie podobała i właśnie to ją w pewnym sensie uważam za te dziury fabularne, ponieważ policjanci, którzy brali w niej udział, niczego sensownego się nie dowiedzieli, miałem takie wrażenie, że naprawdę strasznym zapychaczem w całej historii. Niepotrzebnie ją przedłużali, dlatego uważam cały ich wątek za jedną wielką dziurę fabularną. No i pytanie numer 4. Fikus. Książka, która pasuje do twojej strefy komfortu, czyli ma wszystkie cechy, które lubisz. Ja tutaj wybrałem Coraz większy mrok od Colleen Hoover. I choć przeczytałem ją ponad rok temu, to zapadło mi w pamięć. Opowiada o znanej pisarce Vericie, która zostaje sparaliżowana i jej mąż wynajmuje inną pisarkę, aby dokończyła serię książek, którą pisała jego żona. Więcej nie będę mówił o fabule, ale to są takie najważniejsze informacje. I myślę, że ta książka w tej kategorii sprawdzi się idealnie, ponieważ po pierwsze bardzo lubię ten gatunek, to jest thriller, bardzo lubię takie coś czytać, szczególnie właśnie myślę o jakimś takim jesiennym, sprawdzi się idealnie. Mamy tutaj bardzo fajną główną bohaterkę, jej losy nie są nam obojętne i w ogóle cała otoczka bohaterów, myślę, że nie jest tutaj ich tak dużo, ale można ich polubić. Do tego ciekawy, fajny klimat, książka się naprawdę wciąga, nie można się od niej oderwać i jeszcze takie fajne, zaskakujące zakończenie, ja się jego nie spodziewałem, więc myślę, że to jest wszystko, co powinna mieć dobra książka. Mogę wam polecić i tak chciałbym jeszcze wspomnieć, że to jest pierwszy thriller Colleen Hoover, głównie znana ona z takich romansów raczej, więc to też mnie zaciekawiło, jak się sprawdzi w tym gatunku i myślę, że poradziła sobie bardzo dobrze. Chyba wyjdzie na to, że mamy podobną strefę komfortu czytelniczego, ponieważ moja kolejna książka to Pod kluczem autorstwa Ruth Ware, która już przewinęła się w dzisiejszym zestawieniu, a ta książka to jest jej najnowsza powieść i chyba trochę przypomina Coraz większy mrok. Właściwie są bardzo podobne, jeśli chodzi o w ogóle taki sam koncept książki. Mhm. Pod kluczem poznajemy młodą dziewczynę Rowan, która zatrudnia się u bogatej rodziny jako opiekunka do dzieci. I przede wszystkim ta książka miała wszystkie te cechy, które lubię, czyli jakaś nowa rodzina, która jest raczej bogata, duży dom na odludziu, do tego małe miasteczko, jakiś cały klimat tego miejsca, tego domu oraz lubię ten motyw, kiedy osoba musi się jakoś zaklimatyzować i wpasować w nową rodzinę, w nową grupę. Tutaj to zdecydowanie było bardzo mocno oddane, ponieważ Rowan została rzucona, można powiedzieć, na głęboką wodę. Dzieci strasznie jej dokazywały, ale ona była naprawdę bohaterką z krwi i kości. Nie była zbyt odważna, do tego jej cierpliwość dosyć szybko się traciła, więc chyba miała wszystko to, co lubię. Także książka bardzo mi się podobała, włącznie z zakończeniem. Ale tak z każdym twoim argumentem sobie myślę, że one są strasznie podobne do siebie. Właściwie bohaterowie, wszystko... Nawet trochę model rodziny. Właśnie. To też jest właśnie dom na uboczu, taki dosyć bogaty, nowa rodzina, zaklimatyzowanie się, więc podobnie się napisało tym autorkom. Odblokujesz mi telefon? Dobra. Pytanie piąte, czyli o Epipremnum. Najdłuższa seria, jaką przeczytałeś? Ja tutaj mam Czerwoną Królową od Victorii Aveyard. Książka zawiera w sobie, w ogóle ta cała seria składa się z 4 tomów. Tam jest Czerwona Królowa, później jest Szklany Miecz, Królewska Klatka i Wojenna Burza. Ono ma jeszcze pomiędzy chyba jedną czy dwie książki takie poboczne, których nie trzeba czytać, aby poznać całą historię. One nie są jakby w głównej linii fabularnej. I bardzo mi się ta książka podobała. Jest to fantastyka młodzieżowa.
Myślę, że taka dosyć porządna. Naprawdę fajnie wykreowany świat, fajni bohaterowie i to bardzo podobało mi się w tej książce. Myślę, że jest to dosyć znana seria. Zakończenie całej serii było naprawdę w porządku, więc mogę wam polecić ją. A u mnie seria najdłuższa, którą przeczytałem, to seria Drżenie od Maggie Stiefwiter, na którą składa się Drżenie, Niepokój oraz Ukojenie. I właśnie czytałem też od tej autorki inną serię, czyli Król Kruków. Wymiękłem na drugim tomie, ponieważ ciągnęła się, była bardzo nudna, wręcz można powiedzieć jak flaki z olejem. Ale zbiega takie opinie właśnie. Już właśnie też gdzieś słyszałem, że nie należy do najciekawszych, chociaż chciałbym jeszcze kiedyś dać jej szansę. Może po czasie będę miał inne wrażenia. Ale też będę wiedział, czego się spodziewać. Ale wracając do Drżenia, bardzo ją wam polecam. Jest idealna na nadchodzącą zimę, ponieważ tutaj temperatura ma ogromne znaczenie, a ta niska stanowi zagrożenie. Czyli tak trochę jak dla prawdziwych ludzi, bo wiecie, ostatnio widziałem takiego mema, że kiedy jest 5 stopni wiosną, to nagle wszyscy po zimie stęsknieni jakiegokolwiek ciepła chodzą w krótkim rękawku i cieszą się pierwszymi promieniami słońca, ale za to 5 stopni jesienią, to po prostu nie wiadomo, w co się jeszcze ubrać. Także tę serię wam serdecznie polecam, ale nie należy do najkrótszych. Jest także czwarta część, czyli Grzesznik, która jest sequelem, jest może trochę gorsza, już nie tak bardzo w tym klimacie, poza tym już nie dzieje się w Minnesocie, tylko w Kalifornii. Ale ogólnie z tymi bohaterami chętnie do nich wracam, chętnie o nich myślę. Także naprawdę bardzo porządna seria. Też warto wspomnieć, że oprócz tego, że mają sporo tomów, to jeszcze każdy z nich jest dosyć opasły. Dlatego właśnie... Zarówno właśnie jak i Drżenie, jak i Czerwona Królowa. Łącznie właśnie składa się to na idealnego kandydata do pytania piątego. To teraz szóstka. Syngonium. Pozornie trudna książka, która okazała się przystępną lekturą. Ja tutaj wybrałem Nienawiść, którą dajesz od Angie Thomas. Już wspominałem o tym na kanale, że książka, która porusza tematy właśnie Afroamerykanów mieszkających w Ameryce i tego, z czym się muszą mierzyć, wydawała mi się stosunkowo dosyć trudnym tematem, aby o tym czytać i że będzie to napisane właśnie takim trochę językiem trudniejszym, a okazała się naprawdę bardzo przystępną książką, przez którą mi się płynęło. Bardzo wciągająca, bardzo ciekawiło mnie dalsze wydarzenia i mogę wam ją z całego serca polecić. Myślę, że się nie zawiedziecie. U mnie odpowiedzią na szóste pytanie jest Chemik od Stephanie Meyer. Ogólnie po długości tej książki i projekcie okładki wydawała mi się taka dosyć trudna. Myślałem, że będzie taka mocno naukowa, a tak naprawdę okazała się bardzo przystępna. Okazała się to być bardzo prosta historia, ale zarazem ciekawa, wciągająca. Myślę, że jest to lekki thriller, który przypadnie do gustu każdemu, który nie oczekuje jakichś literackich uniesień. I pytanie siódme. To jest Kalatea albo Alokazja, czyli książka, która na początku ci się podobała, ale nie udało ci się jej skończyć. I u mnie to jest wspominane już na kanale. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle od Stewarta Tartona. Tak, ja już ją czytałem, miałam do niej podejście. Byłem na, nie wiem, tam 200 stronie chyba. Tak daleko? Tak, daleko byłem, ale nie skończyłem. Ale mam zamiar, ponieważ ogromnie mnie ciekawi. Po prostu fabuła jest oryginalna, myślę, że wciągająca, zaskakująca, więc na pewno się za nią niedługo zabiorę. Jeszcze dodatkowo pięknie wydana. Bardzo mi się podoba ten projekt okładki. A ja nie skończyłem książki Królowej Kryminału, czyli Agaty Christie, pod tytułem Pierwsze, drugie, zapnij mi obuwie. Tę powieść czytałem już bardzo dawno i szczerze nie pamiętam, dlaczego przestałem ją czytać, zwłaszcza, że była króciutka, więc można ją było skończyć naprawdę szybko. Ale z tych fragmentów, które jeszcze mam w pamięci, kojarzę, że bardzo mi się podobała, że była naprawdę ciekawa, dlatego chętnie do niej wrócę, ale jeśli czytaliście, możecie napisać, czy warto, czy jest... a przynajmniej jak plasuje się przy książkach Agaty Christie. Pytanie ósme. Begonia. O, tu jest coś dalej. Begonia maculata. Książka, która jest bardzo egzotyczna, ukośnik oryginalna. Ja tutaj wybrałem Endgame od Jamesa Freya. Myślę, że książka sprawdzi się w tej kategorii idealnie, choć jeszcze jej nie czytałem. Niedawno w ogóle ją kupiłem.
ale słyszałam już o niej tam co nieco. Opowiadała ona o jakiejś tam grupce młodych ludzi, którzy muszą uratować naprawdę swoje jakieś plemię, swoją grupę, w której mieszkają. I muszą rozwiązywać właśnie jakieś różne zagadki, aby odnaleźć jakiś tam klucz niebios. Chyba o to w tym chodzi, dokładnie nie wiem. Powiedz to, co w tej książce jest najlepsze. Tak, książka, cała książka jakby opowiada o tych zagadkach dokładnie, jakby polega na tych zagadkach, które oni muszą rozwiązywać. I czytelnik, co jest bardzo zaskakujące, może rozwiązywać te zagadki razem z bohaterami w książce. Tutaj chciałbym właśnie dać taki jakiś przykład mały. Nie wiem, czy ja to na szybko znajdę. To jest chyba podobnie jak z tymi szyframi u Dana Browna. Też sami możemy je rozwiązywać. Tak, są właśnie takie wstawki w książce, które możemy po prostu rozwiązywać tak samo podczas czytania, co jest uważam za mega oryginalny pomysł. Ja się jeszcze nie spotkałem z czymś takim w książce fabularnej, więc na pewno to niedługo się na nim zabiorę, ponieważ ciekawi mnie, choć nie ukrywam, że jest dosyć opasła. Więc nie wiem właśnie jak język mi się spodoba autora. A ta ilość stron trochę mnie przeraża, szczególnie, że ma jeszcze dwa dalsze tomy, ponieważ to jest trylogia i żaden z nich nie jest chudziną, więc, ale niedługo się za nie zabiorę. Ja też na pewno będę próbował swoich sił w tej serii, a moją siódmą książką jest 1414, Przyjaźń ponad czasem, od dwóch autorów, Silen Edgar i Paula Bjorna. Powieść opowiada o dwóch trzynastolatkach, chłopcach, którzy mieszkają we Francji, ale każdy z nich mieszka tam w innym roku. Jeden z nich mieszka w 1914, a drugi żyje 100 lat później, czyli w 2014. I te dwie linie fabularne wspaniale się łączą poprzez listy, które ci chłopcy wysyłają do siebie nawzajem. Uważam ten pomysł za mega oryginalny, mega ciekawy i świeży. Nie mówię, że tutaj pierwszy raz pojawił się w książkach, może już był gdzieś wcześniej użyty, ale ja zabierałem mi za tę powieść z wielką ciekawością i troszkę się rozczarowałem. Ten świeży pomysł nie był do końca wykorzystany. Mam wrażenie, że po prostu ta książka ma niewykorzystany potencjał. No i pytanie ósme. Już przedostatnie. Nie, słuchajcie, ja powiedziałem, że to jest moja siódma książka, a to już była ósma, czyli teraz jest dziewiąta, przedostatnia. To jest chyba najtrudniejszy tytuł do przeczytania, czyli Ceropegia Vodi. Inaczej Sznur Serc, jakby nie można było od razu tak. Książka z zagmatwanym wątkiem miłosnym. Ja w tej kategorii wybrałem książkę Żony od Taryn Fisher. Książka opowiada o pani czwartek, która jest jedną z trzech żon Sita. I myślę, że w ogóle motyw i pomysł na książkę, że właśnie jest jeden mężczyzna, który ma trzy żony, jest czymś bardzo ciekawym. O czym już zresztą wspominaliśmy w jakichś poprzednich filmach. Tak, i właśnie myślę, że także ten wątek miłosny właśnie kobiety, która musi dzielić swojego męża z innymi kobietami, jest czymś zagmatwanym i skomplikowanym. Zdecydowanie. I w tej kategorii sprawdzi się bardzo dobrze. Nie będę o tej książce mówił wiele, ponieważ była taka średnia. Tak na koniec dodałeś. A u mnie przedostatnią książką jest Każdego dnia od Davida Lewajetana. Książka opowiada o nastolatku, który nazywa siebie jedną literką A. Jego przypadłość polega na tym, że codziennie budzi się w ciele swojego rówieśnika, ale jakby nie jednego rówieśnika, tylko po prostu codziennie budzi się w innym ciele. Może to być chłopak, dziewczyna, ale zawsze ta osoba jest w jego wieku, czyli ma około 16 lat. I A poznaje pewną dziewczynę, Rianon, w której się zakochuje. I właśnie ta książka zdecydowanie ma trudny wątek miłosny, opowiadający o tym, jak można poznać, polubić, a nawet pokochać osobę, która codziennie wygląda inaczej. Czy jest to możliwe? Jak to zrobić? Dowiecie się po przeczytaniu. W sumie nie wiem, dlaczego na to nie wpadłem. Bardzo dobry przykład. Prawda? Aż dumny jestem, że na to wpadłem. No i teraz ostatnie pytanie. Storczyk. Książka o ładnej okładce, ale słabej treści. Ja zdecydowałam się na książkę Nieodgadnione od Maureen Johnson. Jest to kryminał młodzieżowy. Czytałam go już dość dawno, ale pamiętam, że wtedy jakoś mnie nie zachwyciła. Może też dlatego, że bardzo wyczekiwałam tej książki, ponieważ sama treść mnie mocno ciekawiła i ten zawód może dlatego był jeszcze większy.
Uważam, że jest bardzo ładnie wydana, bardzo mi się podoba projekt, ten motyw roślinny na tej książce, te w ogóle dobranie kolorów jest, uważam, że jest super i w ogóle kolejne tomy z tej serii też są bardzo ładnie wydawane. Bardzo. Mam taki swój styl, ale mi przypadł do gustu, a mówię, właśnie treść była taka po prostu jakaś niezachwycająca. Ani jakoś nie pamiętam jej za dobrze, więc mówię, nie zapadło mi w pamięć ani bohaterowie, ani wydarzenia. Pamiętam, że też, nie wiem, czy to był problem tłumaczenia, czy autorka po prostu tak napisała książkę, ale niektóre opisy były skomplikowane. Ja do dzisiaj, jak sobie myślę, że był tam opis jakiegoś jeziora czy czegoś, ja nie wiem w końcu, jak to wyglądało i o co w tym chodziło. I wtedy też nie wiedziałem, co dokładnie gdzieś znajduje, jak to ma wyglądać, więc ta książka po prostu była naprawdę średnia. O, nie lubię tego w książkach. Właśnie, ja tak. Lubię, kiedy opisy są takie dosyć jasne i łatwo można sobie wyobrazić lokacje. I czyta się 3 razy, jak to wygląda i dalej się nie wie, o co chodzi. I tak właśnie ta książka była, ale okładki mi się bardzo podobają. Choć powiem wam, że kupiłem właśnie niedawno pozostałe części i jakoś tak mnie podkusiło do może właśnie dam szansę tej książce już niedługo i tej całej serii. Myślę, że może spodoba mi się trochę lepiej, trochę bardziej. Ale będziesz serię zaczynał od nowa, czy raczej po prostu będziesz kontynuował od drugiego tomu? Zdecydowanie zacznę od nowa, ponieważ mówię, mało co z niego pamiętam, a myślę, że jak już wiem, że jest średnia, to nie będzie jakiego zawodu. Okej, okay. A u mnie książką, która zachwyciła okładką, a za to wręcz przeciwnie treścią, byli Współlokatorzy od Beth O'Leary, czyli powieść dosyć głośna ostatnio, która nie zebrała zbyt pozytywnych opinii. Ja również się do nich przyłączam. Mnie książka strasznie wynudziła. Przede wszystkim miała słabo wykreowanych bohaterów i chociaż taki fajny, przytulny klimat wspólnego mieszkania czasem był wyczuwalny, to jednak nie uratowało nużącej fabuły. Także Współlokatorów raczej wam nie polecam, chociaż teraz jest nowa książka od Beth O'Leary, czyli Zamiana, która podobno może być trochę lepsza, jakby zbiera trochę cieplejsze opinie. Ja szczerze chętnie zapoznam się właśnie z jej twórczością, może nawet Współlokatorów przeczytam. Jak już musisz. Także zostało nam tak naprawdę jeszcze ostatnie pytanie, które jest takim trochę gratisem, nosi tytuł Szczepki, a brzmi, kogo nominujesz? No i my chcielibyśmy przede wszystkim nominować Kat z kanału Kat Vloguje. Naprawdę warto zrobić ten tak, ponieważ jest świetny. Pytania są genialnie wymyślone, chociaż z nazwami czasem może być lekki problem. Ale uważam, że te pytania właśnie są, jeśli chodzi w ogóle o książki, bardzo fajnie przemyślane. Ja sam jak wybierałam te książki i zastanawiałam się, jaką wybrać, to naprawdę dużo mi to radości sprawiło. I jesteśmy jeszcze ciekawi, jakie tytuły w tym tagu da inna youtuberka, czyli Zuza z kanału Książka w Podróży. Tak, chętnie zachęcamy do skorzystania właśnie z tego pomysłu, ponieważ jest naprawdę bardzo oryginalny. I w ogóle super nam się nagrywało ten odcinek. I chcielibyśmy wam również przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Tak, od 10 października do 27 października. Czyli od soboty, która już była, do najbliższej soboty. Tak, organizujemy taki, można powiedzieć, mały challenge, maraton, że czytamy książki, lektury szkolne, których nie mieliśmy okazji przeczytać w okresie szkolnym. Nie. Albo takie, które po prostu chcemy sobie nadrobić. O tym challenge'u wspominaliśmy już w ostatnim odcinku i teraz ponownie zachęcamy, żebyście wzięli w nim udział, a możecie to zrobić bardzo prosto. Nagrajcie podczas czytania update albo wrażenie już po przeczytaniu lektury. Wyślijcie go do nas do najbliższego weekendu, czyli albo to może być 17, nawet 18. My wasz filmik zmontujemy z naszym filmem i on się pojawi już w najbliższy poniedziałek na kanale. Ewentualnie jest też druga metoda, chyba nawet jeszcze trochę prostsza. Tak, możecie nas oznaczać, jak czytacie wasze książki na Instagramie. Oczywiście mogą być to małe update'y czytelnicze, może być to już wrażenie także po książce, więc to jest wasza decyzja właściwie, jak to zrobicie. A my za tydzień podsumujemy, jak challenge się udał. Przyszła pora powiedzieć, jakie lektury my wybraliśmy. Możesz zacząć. Ja na ten challenge wybrałem Dżumę Alberta Camus. Nie przeczytałem jej w liceum, a trochę żałuję, bo już wtedy, nawet podczas omawiania, fabuła dość mnie zaciekawiła i myślę, że można z niej wyciągnąć wiele ciekawych motywów. Ja wybrałem Jądro ciemności od Josepha Conrada.
Książki nie przeczytałem, jest ona bardzo cienka, więc myślę, że będzie się to czytało dosyć szybko, choć z tego co widziałem, to litery są dosyć małe, ale zobaczymy jak to pójdzie. Za bardzo nie wiem o czym jest fabuła, ale myślę, że mnie może zaciekawić. Przynajmniej chciałbym właśnie spróbować, skoro już mamy takie wyzwanie. Ja również przeczytam podczas tego challenge'u Oskara i Panią Różę, czyli bardzo krótki tytuł, który bardzo wiele osób mi polecało. A my tym razem tylko raz podziękujemy Wam za ten odcinek. Zachęcamy również do subskrypcji kanału. Tak, zachęcamy również do komentowania, do łapkowania. Najlepiej w górę. I widzimy się już za tydzień w omówieniu naszego książkowego challenge'u. Cześć! Cześć.